Naszym zadaniem jest wymnożenie dwóch dwumianów przez siebie, dwumianu x minus 4 razy x plus 7, tak żeby dostać w wyniku trójmian kwadratowy w takiej standardowej postaci, w postaci ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a, b i c to są jakieś konkretne liczby. No to jak to zrobić? No zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to rozwiązać. No ja żeby to rozwiązać, to skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Tutaj mogę pomyśleć sobie, że w pomarańczowym nawiasie to wyrażenie to jest jakaś liczba. Teraz przez tę liczbę muszę pomnożyć sumę x plus 7. No to zgodnie z zasadą rozdzielności mnożenia względem dodawania, mogę najpierw przez tę liczbę pomnożyć x, potem przez tę samą liczbę pomnożyć siódemkę, a potem wyniki tych mnożeń do siebie dodać. Czyli w wyniku mnożenia tego... Tej liczby x minus 4, myślę sobie, że to jest jakaś liczba, razy x. I potem do tego dodaję wynik mnożenia x minus 4 przez 7 razy 7. Tu było razy x, tu jest razy 7. Na tym polega rozdzielność mnożenia względem dodawania. To mnożenie między nawiasami rozdzieliliśmy względem tego dodawania zielonego w tym zielonym nawiasie. No dobrze. No i teraz mam. Sumę dwóch takich wyrażeń. No i znowu skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Tym razem, żeby pomnożyć tutaj x razy x, no to będą miał x razy x to jest x kwadrat. No i x razy minus 4, to mogę o tym myśleć, że to jest x dodać minus 4. No i korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. x razy minus 4 to będzie minus 4x. No i tak samo z tym drugim nawiasem, tutaj. 7 razy x, czyli będę ją dodać 7 razy x. Minus 4 razy 7 to będzie minus 28. No, i to już jest wyrażenie, które jest prawie w takiej postaci jak tutaj. No, tylko jeszcze te wyrazy proporcjonalne do x są 2, a nie 1. Więc muszę je tutaj jakoś zebrać, połączyć ze sobą, żeby mieć, żeby z tych dwóch wyrazów zrobić jeden. No to jak to zrobić? No one są. Proporcjonalne oba do X mogę X wyciągnąć za nawias. I tak to właśnie zrobię. Tutaj x za nawias wyciągnę. I co mi zostanie w nawiasie? Minus 4. Dodać 7, dodać 7. Mam takie wyrażenie. Minus 4 dodać 7. No ile to jest minus 4 dodać 7? No to będzie po prostu. To jest po prostu 3. Minus 4 dodać 7 to jest 3. Czyli to wyrażenie to jest po prostu 3x. No i mogę tutaj dopisać. Te pozostałe wyrażenia, których tutaj nam brakowało, czyli tutaj mieliśmy x kwadrat, dodać to, odjąć 28x, nie x, tylko odjąć 28, po prostu tutaj mamy x kwadrat, dodać 3x, odjąć 28. No i to jest odpowiedź. Taki jest wynik tutaj. Dostajemy x kwadrat plus 3x minus 28 to jest wielomian w takiej postaci. No i rzeczywiście współczynnik a jest równy 1, współczynnik b jest równy 3, a współczynnik c jest równy minus 28. No i tutaj chciałbym jeszcze zwrócić Twoją uwagę na pewne ciekawe szczegóły. Mianowicie tutaj taką prawidłowość można zauważyć. Skąd się wzięło to minus 28? To minus 28. To był iloczyn minus 4 i 7. Czyli to był iloczyn tych liczb tutaj, które były po prawej stronie. No i tak jest zawsze, jeżeli mnożymy takie dwumiany, które przy x mają współczynnik równy 1. Tutaj przy x był współczynnik równy 1 w obu tych dwumianach. Więc jak je wymnażaliśmy, no to dostaliśmy x razy x. No to jest x kwadrat. Teraz mnożąc te współczynniki wolne, minus 4 razy 7, dostaliśmy minus 28 no dobrze, a skąd się wzięła ta trójka tutaj? Przypatrzmy się jeszcze tej trójce. No ta trójka to było minus 4 plus 7, więc ta trójka, tutaj to widzimy, wzięła się stąd, że wzięliśmy sumę tych dwóch współczynników tutaj. Sumę minus 4 i plus 7, i to nam dało tę trójkę. Czyli widzimy, że w wyniku mnożenia takich Prostych dwumianów, gdzie współczynnik przy x jest równy 1, dostajemy taki trójmian kwadratowy, gdzie współczynnik liniowy, współczynnik przy x jest sumą tych współczynników wolnych tutaj, a współczynnik wolny jest ich iloczynem. No to jest taka ciekawostka. To się często przydaje, po to, żeby. Szybko to wymnażać, no to możemy od razu w pamięci wziąć, że tutaj będzie suma, tu będzie iloczyn, nie musimy robić tych kroków pośrednich. To się też przydaje później, jak próbujemy zrobić to w odwrotną stronę, rozłożyć trójmian na czynniki.